Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Phil, a przed wami syndykat pod umiejętność tajnego składu. No i bardzo ważna sprawa, w talii nie ma pasiflory, a opieramy się wyłącznie o karty z kosztem werbunku mniejszym niż 10. Moi drodzy, tutaj za sprawą tego zagrywamy Ciri, erupcję mocy, która jest istotną kartą, ponieważ posiada wytrzymałość i jest w stanie przetrwać rundę pierwszą i uchować się do rundy drugiej. Czy z drugiej rundy potrafi przejść do rundy trzeciej. Niejednokrotnie dzięki tej karcioszce mamy możliwość gdzieś tutaj wyjścia na równe karty, czy też nawet jesteśmy w stanie zyskać jedną kartę przewagi. Moi drodzy, bardzo ważna sprawa. W talii mamy kilku spenderów, mamy kilka jednostek, które gdzieś monety generują. Mamy m.in. bandę urwisów, czyli bardzo prosty, bardzo sprawny zysk. Mamy ulicznego dealera, którego w większości przypadków używamy właśnie do tego, żeby te monety zyskiwać, żeby zatruwać swoje jednostki. Mamy łupieżce połowiacza, który jest również dodatkowym tutaj generatorem monet, ponieważ on za każdym razem tak na dobrą sprawę generuje nam tutaj dwie monety, a przy okazji zadaje 2 punkty obrażeń wrogiej jednostce. Morska hiena, jednostka, która dzięki naszej umiejętności, bo to w ogóle moi drodzy, warto o tym powiedzieć, tajny skład jest umiejętnością dowódcy, która zmniejsza kapitał o 2. Dodatkowo zużywając tajny skład zyskujemy 3 monety i możemy użyć tego 3 razy, czyli tak na dobrą sprawę tutaj, jeżeli ktoś będzie uparty, to 9 monet mamy ze samej umiejętności. Patrząc teraz na to, morska hiena jest jednostką, która w sytuacji, jeżeli posiadamy 5 monet lub więcej, wzmacnia się o 3 punkty. Więc moi drodzy, jeżeli gdzieś tych monet nam się troszkę uzbiera, to możemy sobie tą morską hienę wzmocnić. Łowca czarownic. Karcioszka, którą staramy się albo zagrywać z wesołkami, albo staramy się zagrywać z Gradenem, ewentualnie z Morelcem, ale to już taki wariant ostateczny, moi drodzy. Dlaczego zagrywamy łowcy czarownic z wesołkami albo z Gradenem? Bo pewnie was to będzie zastanawiało. Moi drodzy, tag nagrody pozwala nam zyskać liczbę monet adekwatną do tego, ile jest bazowej siły rywala. To jest raz, a dwa, że wesołki, no wesołki mają możliwość obijania wrogiej jednostki za 2 punkty. Czyli jeżeli na przykład użyjemy sobie tutaj tagu nagrody z łowcy czarowic na jednostkę, abstrahując mającą 4 siły, to tak na dobrą sprawę wesołki wtedy momentalnie wchodzą za punktów 8, jeżeli mamy na przykład dwie monety i dodatkowo odzyskujemy z powrotem 4 monety, więc tak na dobrą sprawę możemy bardzo ładne value wyciągnąć tutaj z wesołków i gdzieś ukrócić board rywala. Z drugiej strony jest Graden, czyli removal dość potężny, aczkolwiek sytuacyjny, ponieważ jeżeli nie mamy nałożonego tagu nagrody, no to niestety ten Graden jest kartą bezużyteczną. Mamy dwie możliwości, żeby zagrać status nagrody, więc z tym się trzeba liczyć, że nie można rzucać tam tych karcioszek na wiatr. W większości matchupów Graden zagrany jest bez haraczu, chyba że gramy na potwory i mamy powiedzmy, że szansę pozbyć się Goliata, czy też innej jednostki, która ma dużo siły, na przykład Gerna. Ale to naprawdę mówię, to wszystko zależy od to, na co gramy. Tak, żeby wyciągnąć z niego jak największe punkty. No i mając oczywiście z tyłu głowy, że Graden bez właśnie tego tagu nagrody jest niestety kartą bezużyteczną. Nawigackie kokoty, tak na dobrą sprawę silniki, które po prostu budują nam stateczne punkty. Dzięki umiejętności dowódcy kapitał 2 monety. A tak na dobrą sprawę zyskać 2 monety tutaj jest nie problem w tej talii. Kanalarze, karcioszka, która jest tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby móc skrócić deck. Bo to jest jednak dosyć istotne, jeżeli skrócimy deck, to mamy większą szansę, żeby dobrać wszystko, co potrzebujemy, a patrząc na liczbę goldów, którą mamy, domyślacie się, że jest to dosyć istotne. Saul, jednostka, która również jest bardzo dobra na rundzie długiej, mając tutaj kapitał 7 monet, zyskujemy co turę 3 punkty, co również przekłada się na bardzo ładne punkty, bardzo mocne. Ewentualnie wtedy musimy wystrzegać się Erden, czy też jakiegoś tam Sirocco, magicznego wstrząsu, ewentualnego dużego removalu, który mógłby Saulowi zaszkodzić. Alternatywną wersją do Saula jest wściekły zmutowany pies,
Z tą różnicą, że pieseł Cuture wzmacnia się o 2 punkty, dopóki ma pancerz, moi drodzy. Więc to jest dosyć istotne, żeby tego pieseła tutaj z pancerzem trzymać. Ewentualnie zagranie opłaty. Okej, może dawać radę. Aczkolwiek musimy zawsze mieć to w głowie, że jeżeli będę miał płacić Cuture 4 monety, żeby zyskać 2 punkty, to nie zawsze się, moi drodzy, opłaca. Hammond wrzucony tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby gdzieś móc pozbywać się na przykład talii, które gdzieś tam grają Kulgrima, gdzie tam pojawia się właśnie Defender, zasłania tutaj jednostkę, która generuje bardzo dużo punktów, no bo no nie ukrywajmy się, ale no nie oszukujmy się, właśnie w takich matchupach jak chociażby na Kulgrima, czy też na podwójnego Kulgrima, wymagane jest uchowanie Gradena oraz Morelsa, do których przejdziemy za sekundkę. Latający Radańczyk, jednostka w sumie, która w większości przypadków pojawia się w pierwszej, drugiej turze, w zależności czy zaczynamy, czy też nie. Kapitał za 7, już mamy z tyłu głowy, że nasza umiejętność pozwala nam właśnie zmniejszyć tutaj ten kapitał z 9 na 7. Bardzo sytuacyjna jednostka, bardzo mieszająca troszkę rywalom w głowie, ponieważ jeżeli rywale tutaj widzą latającego Radańczyka, to mogą zakładać wiele opcji, patrząc właśnie również na umiejętność, którą mamy. To właśnie większość osób ma w głowie ok, będzie pasiflora, albo ok, może być zagrana taki Kimora, która zjada jednostki, one później wracają, więc to, moi drodzy, z tym się trzeba liczyć. Jeżeli jakimś sposobem Radańczyk wyciągnie jakiś removal w formie Sirocco, to bardzo dobra wiadomość. A uprzedzając was, takie rzeczy się zdarzają. No i właśnie tutaj, tak wspominając, są archetypy, które właśnie grają Kikimorę Wojownika z Radańczykiem, zjadają go Cuturę. Aczkolwiek to jest archetyp wtedy grany z pasiflorą, ponieważ potrzebujemy troszkę więcej niż tutaj ta talia oferuje. Moi drodzy, Graden, wcześniej o nim wspominałem, removal, który wymaga tagu nagrody, Morels, alternatywa dla niego. Z tym, że my w większości przypadków próbujemy zagrywać Morelsa z haraczem 6, żeby po prostu momentalnie zniszczyć wrogą jednostkę i zyskać dzięki temu bardzo ładne punkty. Jeżeli się nie uda, no to oczywiście gdzieś tam te 4 punkty obrażeń nam zostają. Chociaż jak się domyślacie, nie jest to aż tak satysfakcjonujące, jak po prostu możliwość eliminacji z haraczem. Moi drodzy, Azar Javed, nasz defender, którym staramy się w większości przypadków bronić na przykład czujej imki, ponieważ ona jest naszym generatorem monet i jeżeli ona przetrwa, to naprawdę wiele możemy dzięki niej zyskać. Czy to w akompaniamencie wesołków, czy to w pomocy z morską hieną, która tych monet potrzebuje, czy też po prostu, żeby zbudować sobie kapitał, żeby zbudować sobie naszą sakiewkę pod Saula. Czy jest coś wartego jeszcze, żeby tutaj poinformować was o tym? Jest Madame Luisa, która jest zagrywana na dwojaki sposób. Albo po to, żeby zagrać Savole z przerazą, no bo jednak nie oszukujmy się, ten haracz 9, on jest dosyć bolesny, a zyskanie 17 punktów jest dla nas dosyć istotne. Zwłaszcza, że jeżeli możemy zagrać te 17 punktów za darmożkę, to jest jak najbardziej na plus. Ciri Erupcja Mocy, oczywiście karcioszka zagrywana tylko i wyłącznie po to, żeby móc tutaj gdzieś albo utrzymać rywala w takiej sytuacji, że on musi zagrać coś dużego, albo wymusić od niego wyciągnięcie dużego removalu. Karcioszka sytuacyjna i w wielu matchupach dosyć istotne jest to, żeby przemyślanie ją zagrać. Oko Tygrysa, o tym w sumie powinienem wspomnieć na początku. Rozkaz, dzięki któremu zyskujemy 4 monety, czyli gdzieś mamy wtedy predyspozycję do tego, żeby zagrywać nasze silniki, albo po prostu, żeby móc sobie skrócić naszą talię z pomocą kanalarzy. Czy coś jest wartego uwagi, jeszcze żeby wam powiedzieć? Jest Bank Vivaldiego, żeby dobrać, tak prawdę powiedziawszy, w ostatniej rundzie w 90% przypadku dowolną karcioszkę. No i co, moi drodzy? Mam nadzieję, że talia się wam spodoba, że będziecie się nią dobrze bawili. Och, syndykat na syndykat. Nie w ciągu epoki ery ani eonu. Jasne. Może z haraczem czasem by nie wygrał? Wygrałby, tylko że nie mieliśmy, brakowało wtedy jednego coina. Wtedy by wygrał. Mieliśmy 5 coinów, a było potrzebne 6. Niestety. To jest to.
To jest to, żeby mieć wtedy tego coina więcej, to byśmy musieli zagrać coś innego niż Savola. O, tylko że Savola nam wtedy dała 17 punktów, a nic. Wiesz, no właśnie, to jest takie gdybanie, moi drodzy. To jest takie gdybanie, co by było. Co by było, gdyby. A że czasu nie cofniemy, to myślę, że najlepiej skupić się na tym, co przed nami, na tym, co jest teraz. I przy okazji, dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie, The Mystery of Magic. Hej, hej, dziękuję za follow. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze z nami bawił. Jest upadły rycerz, czyli ewentualny Roshan. Siemaneczko, hej, hej. Dzień dobry. To moi drodzy, jak najbardziej będzie szansa tutaj, żeby tego Morelsa wykorzystać. Witajcie, kochani. Cześć i czołem. W ogóle mam wrażenie, że dzisiaj ludziska to tak dwójkami przychodzą, parami. Moi drodzy, jak na potańcówkę. Nikt nie chce samemu przechodzić przez tak, ej, weź, chodź ze mną, no chodź ze mną. Ale jak najbardziej, witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dzionek był u was udany i że miło tutaj wspólnie spędzimy czas. Naszym oponentem jest gawędziarz, który jak na gawędziarza jest bardzo małomówny. Siemaneczko, cześć i czołem. Jak tam? Dobra, kanalarze. 4 plus 4 plus 7. Mamy silnik na stole. On będzie cały czas gdzieś tutaj egzystował. Uliczny dealer, ewentualnie zagrany w kanalarza, żeby tutaj nie ryzykować, że stracimy punkty. Przemycik. Okej. Okay. Coraz więcej punktów. Dobra, towar Prima Sort. Okej, okay. Dziękuję, trzymaj się. Do następnego razu. I gdybyśmy się nie usłyszeli, to zdrowych i spokojnych świąt. Go dealer w rycerza, no. Jasne. Jasne, moi drodzy. Może padłby ze śmiechu wtedy. Może wtedy padłby ze śmiechu. Trudno. Trudno określić, co by tutaj było. Ale cały czas jesteśmy dobrej myśli. Ale w ogóle powiem wam, że mam wrażenie, że ta playlista jest troszkę niezbalansowana. W sensie, że jedne utwory są za cicho, drugie są za głośno. Części w ogóle pewnie nie słychać. Niestety. Ale jak najbardziej dajemy sobie z tym wszystkim, moi drodzy, radę. Zobaczmy, jakby to 15 do 22. Łowca czarownic nie. Morska hiena C. Wzmacniamy tak, rzucamy coiny, żeby gdzieś tutaj z tego wysokiego pułapu monet nie spadać za bardzo. I żeby móc tutaj co nieco, moi drodzy, krwi rywalowi napsuć. O proszę. A to chyba miło z jego strony. Chyba miło z jego strony, że cię dodał. Krwawa rozrywka. Czy to jest krwawa rozrywka w... Okej, okay, dobra. Chociaż... Czy to mnie boli? To mnie nie boli. No to co, moi drodzy, nakładamy? Nie, no nie nakładamy. To trzeba wiedzieć, że nie można nałożyć nagrody na jednostkę ze statusem zasłony. To jest, moi drodzy, bardzo ważna sprawa, wiecie, śmieszkować sobie można, ale z umiarem, co by nie wprowadzać nikogo w błąd. 12 do 28. Tak, użył lidera, więc dosyć mocno mu zależało na tym, żeby tę rundę wyciągać. Aczkolwiek 16 punktów, które wynikło gdzieś za sprawą tego Morelsa, myślę, że punkty zrobiło i dość mocno tutaj rywalowi szyk gry namieszało. Okej, okay, dziękuję, miłego wieczorku życzę. Trzymaj się, hej, hej. Przy okazji witam również. Dzień dobry. Z jednymi się żegnam, z drugimi się witam.
Łowca czarownic. Czy ja chcę zagrać łowcę czarownic tak po prostu? Czy Hamondzik? Hamond wchodzi za punktów 8, łowca. Dobra, damy na bandę urwisów. Może się przestraszy. Może się, moi drodzy, nasz rywal przestraszy. Nasz. Jak się przestraszy, to pięknie. Jak się nie przestraszy, to gorzej. A z drugiej strony po prostu wtedy będziemy szukali Gradena i zobaczymy, ile punktów da radę to tutaj zrobić. Chociaż w ogólnym rozrachunku powinny to być przyzwoite punkcioszki. Zobaczymy. Zobaczymy, jak tutaj rywal zaskoczy. Geralt Igni. Miejmy to za sobą. Bank Vivaldiego. Moi drodzy, jest plan. Jest plan bardzo, bardzo odważny, taki, który musi wyjść, bo rywal schodzi teraz w kartę w dół. To po pierwsze, rywal schodzi kartę w dół, zagrywa przemyt, a więc to nie jest aż taki duży zysk dla niego. My musimy dobrać Ciri. Jeżeli dobierzemy Ciri, on spasuje, to zaczynamy tak na dobrą sprawę z jedną tą kartą. Więcej, tylko faktycznie musimy ją dobrać. A patrząc na to, co mamy... Come on! Dobra, tajny skład. I wydaje mi się, że to jest... Dobrze! Warto było zaryzykować. Jak najbardziej warto było zaryzykować. Będziemy mieli monetę symbolicznie. Ludzie Igni chyba grają na SK i Lipiego, no... Najpewniej, znaczy patrząc na to, że pojawia się tego archetypu bardzo dużo, to myślę, że jak najbardziej jest to słuszne. Dosyć długo gra myślała. Azar. Witamy Azara, ulicznego dealera się... Dobrze. Ej, szczerze? Dobrze, że tego Gradena wywaliłem. Nie mamy możliwości, żeby nadać status... jaki status? Status nagrody. Więc to jest jak najbardziej okej. Że się go pozbyliśmy. Dwa, jakbym dostał morską hienę. Zamiast czegokolwiek innego. Byłbym bardzo smutnym człowiekiem. A tak to mamy łupieżce. Rywal ma nowigradzką sprawiedliwość. Ze zbirem zresztą. Jest to zbir, który rozbija nam naszego biednego skarabeusza, który jedyne co chciał, to ostać się na bordzie i stanąć tutaj w obronie Imki. Minus jest taki, no właśnie minus są dwa. Nie mamy Saula, nie mamy Luizy. Mamy Savole, mamy możliwość zgarniania coinów, mamy wściekłego, zmutowanego pieseła. Są wesołki. Kto gra wesołki, ten od wesołka. Ten od wesołka ginie? Raczej nie. Raczej nie. Raczej zrobimy w ten sposób. Czy ja bym chciał Imkę sobie zasłonić, moi drodzy? Jeżeli zasłonię Imkę, to tracę 3 coiny. Nie, dobra, ryzykujemy szczerze. Szczerze zaryzykujemy, ponieważ to jest dla nas najlepsza szansa, żeby otrzymać okręt, który notabene się pojawił. Zagramy morską hienę, cały czas gdzieś będziemy operowali wokoło dużych coinów, żeby tutaj nie zepsuć aż tak, więc poprośmy morską hienę. Jedno wzmocnienie, dobra. Tu mamy dwa coiny, tu mamy dwa coiny, tu mamy dwa coiny, czyli jeden coin notabene będę stracę. Czyli zagramy zaraz wesołka, wesołkiem uderzymy raz. Zagramy łupieżce, zagramy... Może właśnie zagramy wściekłego zmutowanego piesełka szybciej, żeby gdzieś tutaj mógł, albo chociaż żeby próbował generować punkty. To jest w sumie
To jest w sumie sensowne dość. Dobra. Trzymamy kciuki, że nasz pieseł, pomimo tego, że jest wściekły i zmutowany, to da radę nad nim zapanować i i pozwoli nam zrobić punkty. Jest Sirocco. Okej. Dobra. Wesołki wyzbiera. Koniec tury. No, przekonajmy się, moi drodzy. Co tutaj przesądzi o finale tej gry? Co tutaj będzie tym czynnikiem kluczowym? No, łupieżca wchodzi za punktów. 5, mamy 34 do 12. No i na koniec Savola. Na koniec Savola nie ma Igni, nie ma Sirocco. Dobra. No dobra, w sumie... Okej. To mnie aż tak nie boli, mógł rozegrać to lepiej. Tak mi się wydaje, że lepiej byłoby mu rozbijać Ciri w Hienę. Albo Hieną w Ciri. Ach, trudno określić. No zresztą... jest Jakub. Zagrany Jakubo kontra Savola. Kto tutaj wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? I czy 20 punktów to nie jest nad wyraz dużo dla tego, co gra nasz rywal? Jest Gord. Gord za punktów 12. No i wystarczyło. 42, 47. Całkiem okej. Okay. Całe potwory. Potwory i spółka, moi drodzy. O rany, potwory i spółka. Moc natury. Jak my wyglądamy w tym matchupie? No jest takie 50-50. Mamy kanalarzy, więc talię sobie możemy skrócić. To jest plus. To jest bardzo duży plus. W ogóle zdaję sobie sprawę, no właśnie, zdaję sobie sprawę z tego, że powiedziałem, że jest 50-50, ale tak na dobrą sprawę, jakie inne wyniki są w gwincie? Albo wygrana, albo przegrana. Nie ma innej opcji. No okej, okay. Ewentualnie jest jeszcze remis. I z remisem kwestia jest sporna, bo ja zawsze mówię, że remis jest zwycięstwem obu ze stron, natomiast czaty zazwyczaj gdzieś tam wychodzą na to, że ej gościu, ale jeżeli jest remis, to nie wygrałeś. Ty przegrałeś tak samo jak twój rywal. Więc moi drodzy, zobaczymy jak ta gra się ułoży. Ja już widzę larwy, ja już widzę nekery, więc domyślam się, że to będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo stresująca gra. Zagramy sobie dwie kokoty. One niech robią nam punkty. Następnie zagramy łupieżców. Łupieżcy rozbiją nekera. Rywal straci punkty. Więc to jest jak najbardziej okej. A my przy okazji zyskamy coiny, dzięki którym będziemy mogli co nieco tutaj przygotować. O, brakuje nam niestety. Brakuje nam stonowanych punktów, takich jak Saul, czy wściekły, zmutowany pies. To są jednostki, które jak najbardziej mogą zrobić bardzo duże punkty. I mogą być one kluczowe tutaj w całokształcie gry. Zagramy bank. O, wow. Ten Saul jest troszkę głęboko w talii. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 coinów, czyli spadamy na 2 coiny. Czy granie Saula? Raczej nie. Raczej nie. Ewentualnie tego wesołka. Ewentualnie zagramy poczciwego wesołka. Będziemy stratni, notabene. W teorii 2 punkty. Z drugiej zaś strony zagranie, tak prawdę powiedziawszy, dowolnej karty przez rywala dałoby mu to pokrzepienie. Więc to jest, moi drodzy, myślę, że dobra. Dobra decyzja. Endriaga, wojownik, jasne, czyli to pokazało, że decyzja jak najbardziej
trafna, jak najbardziej właściwa. Dobrze. Kanalarze. Kanalarze zagrać nie możemy, bo brakuje nam monet. Bandę urwisów. No nie. No nie, tego grać nie chcemy. Tutaj zyskujemy dwa punkty. Tu zyskujemy dwa punkty. Zaraz. No właśnie, czy ja zaraz będę chciał grać łowcy czarownic? Łowca czarownic zagrany w Mglaka. Trzeba to przemyśleć. Jak najbardziej kanalarze, zagranie za punktów 10. Koniec tury, plus 2, następnie plus 2, więc rywal nie może odpuścić, nie może spasować, więc to jest jak najbardziej dobra decyzja, słuszna decyzja, zagrana mata. Co ta mata może sugerować? Może sugerować mniej więcej to, że rywal no, zwyczajnie nie ma co zagrać, więc to jest bardzo dobra wiadomość. A my możemy sobie pozwolić na zagranie łowcy czarownic, na uderzenie w, moi drodzy, jeźdźca gonu. Zyskujemy monety, kończymy turę i wychodzimy na tym całkiem dobrze. Minus jest taki, że niestety nasz ewentualny tutaj sposób na zdobycie monet. No właśnie. Ach, no właśnie. Czekajcie, to trzeba rozważnie przemyśleć. Jeżeli pozbędę się Morelsa, to pozbywam się tak naprawdę dużego remuwalu. A z drugiej strony jest cień szans, że wygramy tą rundę na równych kartach. Więc wokoło tego oscylujemy, albo oscylujemy wokoło tego, że rywal straci coś. Coś dużego na przykład jak grot. Morska hiena to jest przyjemne zagranie, bo dzięki temu cały czas jesteśmy na równych karcioszkach. Ale gdzieś tutaj rywal, moi drodzy, jest w opresji, więc jak najbardziej pasujemy. Runda ugrana na równych kartach. No i ze sprawą tego my również będziemy się tutaj czaili na to, żeby może nawet spróbować pokombinować, zrobić grę na 2-0. Jest Ciri Erupcja Mocy, jest Morska Hiena, jest Łowca Czarownic. Dobra, o wow. Okej, okay, szczerze widząc latającego Redańczyka. Dobra, to jest wszystko, co ja chcę zrobić. Trzymam kciuki, że Ciri przeżyje, że rywal jej nie przebije, że te dwa coiny, które nam, god damn it, zostaną. No dobra. Ale zachytrze, moi drodzy. Widzicie, to są decyzje, które zaraz będą się na nas mściły, niestety. Saula zagrać nie chcemy. Błąd. Nie błąd. Poszła umiejętność. God damn it. A już się cieszyłem. A już się cieszyłem, że to jest jak najbardziej dobre zagranie. 23. Magiczny dealer. Dobra. Jasne. On musi coś grać. On musi coś zagrać. Jeżeli nie zagra, to będzie smutnym człowiekiem. Z drugiej strony, jakbyśmy mieli coś innego niż tego latającego Redańczyka. Ach, byłoby dużo lepiej. Naprawdę. Naprawdę, moi drodzy, to byłoby dużo lepsze. Saul wchodzący za punktów 10. No właśnie, czy Saul wchodzący za punktów 10 jest dobrym Saulem? Musi być. Moi drodzy, Saul wchodzący za punktów 10 musi być dobrym Saulem. I musi dać nam punkty. Jest Ozrel. O rany. Ale duże karty wyciągam od naszego przeciwnika. To mi się bardzo podoba. No niestety karcioszka, którą mamy tutaj, ten Redańczyk, nie jest najlepszy. No więc pasujemy. Tylu punktów byśmy nie byli w stanie odrobić. A zważywszy na fakt, że mamy Ciri Erupcję Mocy na mapie, to gdzieś te 8 punktów już na sam początek rundy mamy. Jest Azar. Jest Savola.
No to moi drodzy, są dwie. Ojej. Dobra, tu już jest. Ach. Jakby to określić? Jakby to określić, moi drodzy? Jakby to określić, żeby nie zapeszyć? Mamy Defendera, mamy Luizę. Mamy Savole. No dobra, jest Kościej. W porządku. Kościej może zrobić punkty. Gdzieś tam te pokrzepienia, zdaję sobie sprawę, że będą bolesne, że będą gdzieś tutaj egzystowały przez całą grę. Dlatego my po prostu zagramy sobie tajny składzik. I przekonamy się, jak to wyjdzie. Z drugiej strony... Ach, gdybyśmy nie pozbywali się morskiej hieny, byłoby pięknie, to już byłaby kwintesencja tej gry. I wtedy rywal już by nie miał naprawdę nic do gadania. Jest Imlerit. Imlerit za 15 punktów. Więc zapraszamy Madame Luizę. Koniec tury. 21 do 21. Jedna karta robiąca nic i jedna karta robiących punktów. Pełno. Karantir. Co jest twoim zagraniem z Karantira? Dobra. Czy to jest... No spoko. W sensie okej? Okay? Ja mogę zrobić tak. Zobaczymy, czy on spanikuje. No ale z drugiej strony 7, 8, 9 punktów. To jest raczej za mało. To jeżeli mnie matematyka nie oszukuje, to tych punktów jest kapkę za mało. Zapraszamy Savole. 37 do 44. No i moi drodzy, peszek. Ale jak najbardziej gra wyrównana. To jest nowość. To wydaje mi się, że to jest jak najbardziej nowość, aczkolwiek to, co będzie grał nasz rywal, prawdopodobnie będzie archetypem ze scenariuszem, więc to, moi drodzy, trzeba mieć jak najbardziej... O, wow! Wow, wow, wow! Naprawdę! Latający redańczyk, moi drodzy! Flota wpłynęła do portu. Jak się domyślacie? Ten redańczyk tutaj no nie jest spełnieniem marzeń, to po pierwsze. Po drugie, nie mamy za bardzo co teraz zagrać. Możemy zagrać morską hienę, możemy zagrać drugi silnik, drugą czwórkę, możemy zagrać wokoło pieseła. Pieseł wchodzi za punktów 6, jeżeli pieseł się dobrze rozpędzi, no to może być jedynie problem tego, że tutaj te poizony, no właśnie poizony, że to nas wszystko zje. Jasne. Więc wskakuje druga kokota. Ach, czy ja chcę odpalać tajny skład? Moi drodzy, jeżeli odpalimy teraz tajny skład, dajemy rywalowi sygnał, że latający redańczyk jest na ręku. Czy to jest w jakikolwiek sposób dobre? Jak się domyślacie? Niestety nie. Ponieważ rywal wie, że jedną kartę, którą mamy na ręku, mamy jako martwo. Mamy Gradena, nie mamy niestety niego żadnego dobrego targetu w tym momencie. Dlatego tego łowcy czarownic warto było gdzieś wyrzucić. Skradziony mutagen. No dobrze. No dobrze. Bardzo ładne coiny. Bardzo ładne coiny tutaj zrobione. I zastanówmy się tylko, jakby to najrozsądniej rozegrać. Jeżeli zagramy ulicznego dealera, zatrujemy sobie własną jednostkę, to morał z tego będzie taki, że tą jednostkę najpewniej stracimy. Moi drodzy, kończymy turę. Wściekły pieseł musi robić jakąś ewentualną presję na stole, żeby faktycznie rywal miał wokoło czego grać, wokoło jakich jednostek powinien rozgrywać punktów. Jest Filipa. I to, prawdę powiedziawszy, jest równoznaczne z tym, że rundę pierwszą przegraliśmy. Taka jest niestety prawda. Zbijemy pancerz na piesełku. Weźmiemy tajny skład. No i spróbujemy teraz prawdopodobnie jedną karcioszką uciec z tej rundy. Zagramy zaraz hienę. Moi drodzy, hienę sobie przy okazji wzmocnimy.
No i zobaczymy, czy to, co zagra nasz rywal, będzie wystarczającym, żeby nas w tej rundzie przytrzymać. Mam szczerą nadzieję, że nie, ponieważ ja bym chciał wam pokazać tą talię tutaj, tą partyjkę z jak najlepszym skutkiem, z jak najlepszym finałem. Jeżeli zagramy morską hienę, wzmocnimy ją od razu o monet 4, to dostajemy 6 punktów. 6 punktów, czy to jest hiena za 10, 12 licząc już z kokotami. To jest w ogóle talia, w której rywal gra króla rybaków. Ciekawe. Dosyć ciekawe. Nie powiem, że nie, moi drodzy. Wzmacniamy hienę raz, wzmacniamy hienę dwa. I to nam wystarczy. Tutaj dostajemy dodatkowe 2 punkty. No i za sprawą tego, co mamy na bordzie, możemy wyjść z założenia, że jest szansa, żeby tę grę zrobić. Tylko kwestia, żeby to jak najlepiej rozegrać, żeby to faktycznie miało sens. Pomyślmy, jeżeli zagramy bank i czysto hipotetycznie z banku wyciągnęlibyśmy łowcę czarownic, to graden w najlepszym rozrachunku wchodzi za 8 punktów. Za 8, nie, za 13, przepraszam, bo tutaj minus 5 dla rywala i plus 8 dla nas. Czy to byłoby dobre, czy to byłoby wystarczające? Powiedzmy. Powiedzmy, że to by dało nam predyspozycję do punktów. Tu się rywal troszkę zapędził, widzę, z truciznami. Też te dwie kokoty tutaj jak najbardziej dały mu troszkę do myślenia. Kryjówka salamandry. I to jest kryjówka salamandry, która jest zagrana. Zatruj te karty za każdym razem, gdy jednostka zostaje zatruta. No dobra. Więc, moi drodzy, gramy bank. Niestety nie mamy tego, co bym chciał. Możemy zagrać Ciri Erupcję Mocy z ewentualnych punktów. Możemy zagrać również kanalarzy i kanalarze, myślę, że będą naszym wyborem, ze sprawą tego, że możemy sobie skrócić naszą talię, co gdzieś tam daje predyspozycję do tego, że faktycznie w kolejnych rundach będziemy mieli coraz to więcej punktów. Przy okazji mamy gdzieś na uwadze, że Ciri jest dosyć głęboko w talii, więc jej w taki sposób nie wyciągniemy. Notabene ona była w drugim rzędzie. Skróciły się dwie karcioszki. To niestety może być za mało. Jest Saul. I zagrany Saul przez naszego rywala jest chyba doskonałą sytuacją, żeby odpuścić. Jeżeli Kimora, dobra. W sensie, no zdaję sobie sprawę, że oddaliśmy rywalowi teraz pole do popisu, że to on właśnie teraz będzie rozgrywał tempo i że tak naprawdę w jego rękach będzie los tej gry, no ale no nie oszukujmy się, uliczny dealer ewentualnie, no okej, dobra, ewentualnie latającym ulicznym dealerem byśmy zrobili kilka punktów, ale czy byłyby to punkty wystarczające? A trudno określić. Dlatego, moi mili, tajny skład, uliczny dealer i kończymy rundę. Pozbyliśmy się jednego z poisonów, pozbyliśmy się tak naprawdę mechaniki, która gdzieś tam nam generuje monety. Mamy dosyć złotą rękę i ta złota ręka, no, może być, może, o wow, 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 idź tam z powrotem. Naprawdę. Dobrze, jest. I to jest mega, moi drodzy. Mamy Azara. Już wam tutaj tłumaczę, jak to się wszystko będzie zapatrywało w tej grze. Mamy Azara, mamy dwójkę defenderów. Zaraz zagramy Saula, następnie zagramy czułą imkę. Po czułej imce zagramy Wesołki. Nie. Wesołków raczej nie. Musimy znaleźć dobry target pod Gradena. Jeżeli to będzie jednostka mająca więcej punktów niż 5,
to jak najbardziej będzie już takim totalnym targetem pod to, żeby gdzieś tam się z tym Gradenem przywitać. Banda Urfisów, zapraszamy. Saula, i to jest Saul wzmacniający się o punkt w 2. Dwa punkty na Saulu w tej rundzie, jak najbardziej ok. W następnej turze wleci Imka, więc Saul wzmocni się, moi drodzy, już za punktów 3. Więc wejdzie ona na punktów 9. No i dzięki temu będziemy mieli spokój, że ewentualny duży removal po przybiciu się przez dwójkę skarabuszy, że wtedy dopiero to może go zatrzymać. Gelbert. Przepraszam, Gelert. Jest zagrany Gelert. Wesołki. Zysk 2. Opłata 1. Zatruj sojuszniczą jednostkę i wzmocnij ją o 2. Albo Wesołki. Dobra, moi drodzy. Myślę, że to jest wystarczająco dobry target. Jeżeli rozbijemy mu tego Gelerta z pomocą Gradena, zyskamy tutaj plus 8. Plus dodatkowe 5, czyli notabene minus 5 plus 8 dla nas. I przy okazji Saul będzie się wzmacniał. Więc to jest dosyć dobra sytuacja. Rywal ma na bordzie Redańczyka. I to jest dosyć istotne, że tego Redańczyka się nie chcemy pozbywać. On już jak wyszedł z talii, on już niech sobie gdzieś tam pływa po morzach i oceanach. Ale dla nas to nie robi aż tak dużego znaczenia. Zapraszamy Gradena. Zużywamy oczywiście nasz haracz. Wychodzimy na 5 coinów. I przy okazji zobaczcie, jakie ładne tempo tutaj zrobiliśmy. Widzimy Roderika. To jest Roderick, który będzie miał... No właśnie, który będzie generował coiny. To po pierwsze. Po drugie, stworzy szeregowego płonącej róży. Rywal traci bank Vivaldiego, traci 3 coiny, zagrywa Azara. I czy to mnie jakoś stresuje? To jest dobre pytanie. Ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, moi drodzy, że nie. Ponieważ mamy Imkę, ona generuje coiny. Wyleciał Redańczyk, więc już tutaj o nasz budżet, o nasz kapitał nie musimy się tutaj za bardzo stresować. Dzięki czemu jesteśmy w stanie tutaj coś zrobić. Jest Fistech, rywal traci bardzo dużo coinów, co nas jak najbardziej cieszy. Zagramy Madame Luizę. Jest to oczywiście bardzo mocne zagranie, bardzo przyjemne zagranie zresztą, dzięki któremu punkty jesteśmy w stanie zrobić. Mamy, no właśnie, mamy tego Wesołka. Mamy Wesołka, jest Roland. Dobra, to jest... O wow. Ach, skarabeusz. O matko. No dobra, się, moi drodzy, zbyt pewnie poczułem w tej grze. O, fatalny misplay. Fatalny misplay, trzeba było grać Wesołka, z drugiej strony miałem z tyłu głowy, że... O, nawet, ach, to jest to właśnie, to jest to, że jedną kartę w rzędzie wyeliminowałem, no i gdzieś ta druga również się pojawiła i było takie, okej, pozbędę się ciebie. Niestety nie wyszło. A co za tym idzie, poczekajcie, zamiast tego, za każdym razem, gdy sojusznicza jednostka zostanie zatruta, zyskaj monety w liczbie 2. Jasne, czyli tu zaraz wleci kosmos monet, jest salamandra. O, i czy ten misplay jest na wagę przegranej gry? Czy to jest to, moi drodzy? Czy mi się tylko wydaje? No dobrze, Wesołkiem rozbije salamandrę. Rozbijemy
bandę urwisów. Kończymy turę. No i niech się dzieje wola. Wola kart. Jeżeli rywal będzie w stanie się przebić przez oba nasze poizony, znaczy przez oba nasze skarabeusze, może być różnie, chociaż tu widzimy Madame Luizę, więc to jak najbardziej jest gra wygrana i pomimo gdzieś tutaj tego strasznego błędu, który się pojawił, grę udało się opanować. Więc moi drodzy, pamiętajcie, dwa razy spójrzcie w talię, znaczy dwa razy spójrzcie na board, zanim rozegracie punkty. O! Okej. Jasne, salamanderka. No. GG. GG.